Szanowny Panie Prezesie, Panie Profesorze, Szanowni Państwo Parlamentarzyści, Panie Prezydencie, Szanowni Samorządowcy, Szanowni Państwo, bardzo chciałem być dzisiaj na tej uroczystości, Panie Prezesie. Znamy się kilkadziesiąt lat i z wieloma z Państwa na sali znam się kilkadziesiąt lat. Przez 20 lat, kiedy miałem okazję być, tak jak Pan Profesor powiedział, no obok niego, także osobą zarządzającą izbą w Katowicach, miałem znakomitą okazję, żeby współpracować z Państwem jako organizacją i zawsze muszę powiedzieć, że to było duże przeżycie i to na tych zdjęciach widać. My się spotykaliśmy w czasie wielkich gal, gdzie byli nagradzani pracodawcy, rzemieślnicy z Państwa organizacji. Zawsze byli cenieni, zawsze byli w tej absolutnej czołówce najlepszych pracodawców. My mieliśmy okazję uczestniczyć w różnych religijnych uroczystościach. Pielgrzymki organizowaliśmy, to widać na zdjęciach. Konkursy różnego rodzaju. Mieliśmy okazję uczestniczyć i widziałem, jak Państwo, Wasi uczniowie, i jak zdobywali nagrody. To było wspaniałe. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za te 100 lat. Wszystkim tym pokoleniom, które przyczyniły się do tego, że ta organizacja jest bardzo ważna na lokalnym rynku. Nie tylko lokalnym, ona wykracza. Bo wielu pracodawców, taką osobą jest chociażby dzisiaj nagrodzony szablon imienia Jana Kilińskiego Jerzy Rachtan. Oni są znani w Polsce jako pracodawcy, rzemieślnicy, ludzie ciężkiej pracy, rzemieślnicy właśnie, ludzie, którzy są rzetelni, którzy często właśnie nie robią tego dla lansu, ale robią, bo w ten sposób służą społeczności lokalnej, także i rynkowi pracy w całej Polsce, są wielkimi. Ja Państwu chcę bardzo serdecznie za to podziękować. Za to, że także część mojego życia spędziłem właściwie z Wami i za to bardzo serdecznie dziękuję. Wypowiadam to magiczne słowo Panu Prezesowi szczególnie, bo tyle razy byliśmy na różnych uroczystościach. Był moim wiceprezesem, Szanowni Państwo. No, podlegałem mu i nadal to tak odczytuję, że w jakimś sensie zawsze się liczę z jego zdaniem. I profesora, i pana prezesa tutaj również Witkowskiego. Dziękuję Państwu za wszystko, co zrobiliście dla mnie osobiście, ale także dla Zawiercia i dla całego województwa śląskiego i dla Polski. Dziękuję bardzo.